ceramiki. Miałam dłuższą przerwę, bo tak miałam ochotę sobie na spokojnie zaplanować, rozplanować, co w tym roku, kiedy będzie się działo, ale już wracam i nie mogę się doczekać, no bo to jest taka moja chwila dla mnie, 2 godziny dla mnie w zasadzie i taka moja medytacja i też podróż w głąb siebie, bo to są takie zajęcia, podczas których nikt z nikim nie rozmawia, tylko każdy właśnie siedzi i robi swoje dzieła. Naprawdę niektórzy robią mega dzieła, więc jest to też bardzo inspirujące. Także jadę, no i zabieram Was ze sobą. Outfit na dzisiaj to jest ten sweterek, który wielbię całym sercem, odkąd go kupiłam. Pokazywałam Wam, że w grudniu byłam w Polsce i z mamą w Reserved. Właśnie ten sweter mama mi upolowała i powiem Wam, że chodzę w nim bardzo często, bo jest słodki i też bardzo wygodny. Zarzuciłam sobie też opaskę, kupiłam ją w Stradivariusie i do tego jedyna biżuteria, jaką noszę na zajęcia. To są, słuchajcie, naszyjniki. Jak idę na ceramikę, noszę tylko naszyjniki, żadnej więcej biżuterii. Przepraszam, naszyjniki i ten kolczyk Swarovskiego. Żadnych pierścionków, żadnych zegarków, bo to przeszkadza w tych zajęciach, więc tylko sobie tutaj narzuciłam mój naszyjnik z Nakame, naszyjnik z Alejole i ulubiony z Misomy. No a torebka to też ulubieniec już od dawna, czyli torebka Tousa, która jest, zdaje się, na stałe już do kupienia w przeróżnych kolorach w Tousie. Jeany z Zary i też super ukochane buty z Carini, które noszę dużo częściej niż przypuszczałam, że będę je nosić. A tu już mój full outfit na dzisiaj, żeby było ciepełko. Szal z Tousa, rewelacja. I też ten bialutki, jak miś polarny z H&M-u płaszczyk. No tu nie byłabym sobą, gdybym nie przystanęła przy tym przepysznościowym sklepie. I teraz pytanie. Kupić czy nie kupić? A jeśli tak, to co? No i nie wytrzymałam i jest, proszę Państwa. Sprawdźmy. Przepychota. I moja donica już wypalona. Nie wiem, jak ją tutaj pokazać. Ceramika uczy cierpliwości, wycisza. Poza tym praca rękami wspaniale wyłącza mózg, który jest przebodźcowany i przeładowany informacjami. Naprawdę jest to czysty relaks, a przy okazji macie poczucie, że też coś tworzycie. Też później z tych rzeczy można korzystać, więc bardzo Wam to serdecznie polecam. Ja już po zajęciach odprężona, bardzo zadowolona, bo muszę powiedzieć, że to malowanie jest mega odprężające, nawet chyba jeszcze bardziej odprężające niż sama ceramika, więc chyba będę musiała się zastanowić nad jakimiś zajęciami z malowania właśnie. A teraz idę kupić pałączek dla mojej monstery, bo strasznie się na boki gałęzie rozlazły, więc muszę jej jakoś pomóc, także idę do pana Chińczyka, u którego ją kupiłam, bo widziałam, że ma takie grube pałąki, także idę kupić. Takie pan Chińczyk ma kwiaty, słuchajcie, to jest coś pięknego. W super cenie. Vale, muchas gracias, adiós. Okej, mission accomplished. Teraz idę jeszcze skoczyć szybko jakieś małe zakupy, bo brakuje mi warzyw, a chcę zrobić sobie jakieś koktajle pyszne, warzywne i owocowe, więc jeszcze szybkie zakupy. Znalezienie dobrego chleba w Hiszpanii graniczy z cudem, więc niestety muszę się takim posiłkować. I moje guilty pleasure. I to chyba też jest w Polsce, słuchajcie.
pierożki z truflami, grzybami i serem. Przekwota. A tak się pisze gnocchi, moi drodzy, po hiszpańsku. Gnocchis. A to miałam na myśli, mówiąc, że Monstera bardzo rozrosła się na boki. No jest przecudowna, natomiast muszę jej pomóc tym patykiem grubym, żeby jednak troszkę się zebrała do kupy. Dobra, chyba przyszedł czas na skorzystanie z przesyłki z Amazona do właśnie ogarniania kwiatków. Bo zamówiłam sobie taką wielką matę do przesadzania i też tam miały być akcesoria. Super prosty patent. Widziałam to kiedyś u pani Gadżet, żeby nie robić sobie syfu w domu. O, tak to wygląda. No, myślę, że to naprawdę bardzo pomoże. A przyszły też takie akcesoria do ogarniania kwiatków. No, szczerze mówiąc, myślałam po zdjęciach, że to będzie większe nieco. Ale spoko. No problem. Małe grabki. Co ty znowu zamówiłaś, Aga? Matko bosko. Dobrze, okazuje się, że źle to wszystko wymyśliłam i że porażka, bo tam jest tyle korzeni, że nie da się tego wbić. Potrzebowałabym takie kolce cienkie, żeby to wbić w ziemię. Także na razie wykorzystam to, co mam. Wykorzystam ten bambusik, który tutaj mam i już właśnie nawet jedną nitką przyczepiłam jedną gałązkę i wydaje się, że to będzie fajnie działać. No, jak widzicie, nie jestem ekspertem od kwiatów. Dopiero zaczynam moją przygodę z kwiatami, więc będzie to wiele prób i błędów. Ale powiem Wam, że całkiem nieźle się mają te kwiatki, które mam. Już mam je od jakiegoś czasu i ładnie rosną, także jestem zadowolona. I dają mi bardzo dużo spokoju. No i ta Monstera, koniec końców, dobrze teraz wygląda. Zebrałam ją, słuchajcie, do kupy i już nie zabiera całych schodów, tylko jest tak fajnie do góry zebrana, więc wykorzystałam ten bambusowy pałączek, który tutaj był i jest obwiązana niteczkami, widać to tylko z bliska, więc no problem. Nie miałam niestety zielonej, więc musiała być granatowa. No i tak to wygląda, spoko. A ta mata bardzo spoko, więc jeżeli lubicie roślinki, to polecam. Bardzo fajnie tutaj pozwoliła mi nie nasyfić w domu. Dzisiaj mam cały dzień przed kompem, zresztą w zasadzie najczęściej mam cały dzień przed kompem, także to nie jest nic nowego. Natomiast dzisiaj troszkę się wystroiłam, dlatego że czeka mnie bardzo, bardzo dużo coli z klientami na kamerce, więc trzeba wyglądać, także ubrałam się, pomalowałam, a nawet zrobiłam włosy, co mi się ostatnio bardzo rzadko zdarza. Tak naprawdę włosy robię no, głównie do filmów. A tak faktycznie na co dzień staram się je mieć po prostu takie, jakie mam po myciu. No i słuchajcie, dół mam taki poszarpany, jako że ten sweterek jest bardzo, bardzo dziewczęcy, kobiecy, słodki. Nie dość, że ma takie falbanki, to jeszcze ten fioletowy kolor, więc dla mnie jak coś jest tak bardzo dziewczęce, to lubię to jednak przełamać czymś takim bardziej, no, podartym, chłopięcym, żeby to troszkę zbalansować. Więc na górze słodko, a na dole nie do końca, choć znowu na samym dole jest znów słodko, bo mam moje jednorożcowe papucie, które Wam ostatnio w moim filmie urodzinowym pokazywałam. Rzecz niezbędna na co dzień. A, no i sweterek to jest, słuchajcie, marka hiszpańska, którą ostatnio odkryłam i właśnie na próbę zamówiłam sobie ich sweter, żeby zobaczyć, jak to wygląda z jakością i może Wam pokażę przy świetle, jak on wygląda. O! O, tutaj już nieco lepiej widać sploty. No jakość jest taka, powiedziałabym, HM-owa, czyli jakiegoś super szału nie ma. No natomiast sam pomysł, te falbanki i no całość, jak on wygląda, jest super. Więc i tak mi się bardzo, bardzo podoba. Niby jest to wiskoza, ale raczej taka
gorszy gatunek wiskozy, ale obczajcie sobie, zamieszczę Wam link pod filmem, więc jeżeli macie ochotę sobie zamówić, to możecie, chociaż widziałam, że to było ostatnio wyprzedane, nie wiem czy wróci, zobaczymy. I do tego sobie założyłam też ten naszyjnik od mojej mamy, który dostałam na urodziny, na kamę, też taki fioletowy. Myślałam, że będę go nosić głównie latem, a jednak znajduję sporo okazji, żeby też go sobie dopasować do moich zimowych stylizacji. I dzisiaj chciałam się z Wami podzielić w końcu tym mega prezentem, który dostałam na urodziny, o którym nie wspomniałam w moim filmie z prezentami urodzinowymi, bo chciałam zrobić osobny film i też przy okazji dla Was konkurs związany z tym prezentem, także dwie osoby będą mogły coś bardzo fajnego wygrać. No i co? Zaraz Wam pokazuję, o co chodzi. Szukałam, słuchajcie, miejscówki, żeby było mi wygodnie i żeby było dobre światło, bo to, co chcę Wam pokazać, wymaga bardzo dobrego światła, żebyście dokładnie zobaczyli, o czym mówię. No i słuchajcie, Big Reveal, mój prezent, który już co po niektórym mignął w poprzednich vlogach, bo też jakoś go nie ukrywałam specjalnie. Natomiast chciałam Wam przybliżyć, o co chodzi już konkretnie w dedykowanym filmie. I nie przedłużając, prezent, który dostałam na urodziny moje ostatnie, to jest, słuchajcie, ta torebka Chanel. Natomiast wiąże się z nią bardzo, ale to bardzo ciekawa historia, dlatego że ja kupiłam sobie tę torebkę sama wiele, wiele, wiele lat temu, będąc w Paryżu na wyjeździe. To naprawdę było bardzo dawno temu i ja tam chciałam wybrać się do sklepu, do second handu z markowymi rzeczami. No słuchajcie, gdzie jak gdzie, ale w Paryżu na pewno mają świetne tego typu sklepy, tak pomyślałam wtedy i zrobiłam research i słuchajcie, nie pomyliłam się, trafiłam do sklepu Reciproc. Mam nadzieję, że tak się to wymawia, jeżeli nie, to piszcie w komentarzach. No w każdym razie to jest w Paryżu największy sklep, największy second hand, jaki jest, z markami luksusowymi. Naprawdę jest ogromny i w ogóle to jest kilka sklepów. Jeden sklep jest w całości z torebkami, z biżuterią. Drugi sklep jest w całości z ubraniami. I tam jeszcze były kilka, w zasadzie to już naprawdę było dawno temu, więc nie pamiętam. No w każdym razie weszłam właśnie do tego sklepu z torebkami i z biżuterią i przepadłam, jak zobaczyłam tę torebkę. No mi torebki Chanel podobają się naprawdę od dekad, już od dekad. No i właśnie ta torebka tam była dostępna, tyle tylko, że wyglądała nieco inaczej, dlatego że była no jednak dosyć mocno zjechana, powycierany kolor. Ona była w ogóle, kolor był dużo, dużo jaśniejszy niż to, co widzicie teraz. Plus też no, miała wytarte rogi, widać było, że była używana intensywnie. No i ja, słuchajcie, ją kupiłam i faktycznie przez rok ją nosiłam bardzo intensywnie. Natomiast jakoś tak po tym roku tak szał mi na nią przeszedł i bardziej skupiłam się na tym, jaka ona jest zniszczona. I jakoś tak przestała mi się ona podobać. Odłożyłam ją w kąt. Ale odłożyłam ją w kąt z taką myślą, żeby znaleźć jakieś miejsce, które odnawia. Robi renowację torebek, ale właśnie, no wiecie, to musi być jednak specjalne miejsce, bo to nie jest byle jaka torebka. Więc jakoś tak, nie wiem, nigdy nie znalazłam. Też nie szukałam jakoś bardzo intensywnie, natomiast no, nie znalazłam nigdy takiego miejsca, gdzie bym powiedziała, oho, dobra, wysyłam, będzie super. No i ta torebka przeleżała wiele, wiele lat. Teraz była u mojej mamy we Wrocławiu, jakoś tam teraz sporo moich rzeczy jest. No i moja mama po cichaczu wpadła na pomysł, że tę torebkę wyślę do sklepu, który się reklamował na Instagramie i też tam jest bardzo dużo fajnych zdjęć i filmów z tego, jak oni pracują, jakie przemiany robią. I to, słuchajcie, jest Szuszu.
Ja z nimi nie współpracuję, natomiast no, jestem tak zachwycona tą przemianą torebki. Wrzucę Wam też zdjęcia, jak ona wcześniej wyglądała. Naprawdę zmiana jest ogromna. Dlatego stwierdziłam, że chcę się z Wami podzielić. Tam można zrobić renowację torebki, ale też butów. Chyba też odnawiają płaszcze i naprawdę te przemiany są niesamowite. No po prostu tam zdjęcia niektórych rzeczy są... Przerażająco wyglądały te rzeczy, a po renowacji, no, renowują łącznie z, słuchajcie, podeszwami czerwonymi Louboutin, też je tam odpicowują i robią jak nowe. No i to też właśnie zrobili z moją torebką. W ogóle teraz ten kolor, który ona ma, jest dużo ładniejszy niż ten pierwotny. To jest taki intensywny, piękny granat. Wcześniej ona była taki wymyty niebieski kolor. I to, słuchajcie, było ręcznie wszystko malowane maleńkim pędzelkiem, kolor dobierany. I ta torebka po prostu wygląda jak nowa. Tutaj w środku też jest wszystko ładnie poczyszczone, odnowione, więc łącznie ze środkiem ona była czyszczona. Tutaj też bardzo ładnie to złoto zostało wyczyszczone. Rogi były też brzydkie, już nie są. No wygląda ona po prostu jak nowa, błyszczy, pachnie, coś rewelacyjnego. Ten skórzany pas też został odnowiony. No naprawdę, jak ja ją zobaczyłam, miałam łzy w oczach, że tak to może pięknie wyglądać. I to też, słuchajcie, może być dla Was inspiracja, jeżeli kiedyś Wy znajdziecie coś używanego w dobrej cenie, natomiast stwierdzicie, kurczę, super, ale jednak troszkę zbyt używane, to teraz wiecie, że możecie tę rzecz kupić i wysłać do Szuszu. Oni, słuchajcie, też są w Monako, są w Londynie, a u nas w Polsce są w Katowicach. I odbiór, i potem nadanie znowu już gotowej rzeczy do Was, to jest wszystko za darmo. I też wysyłają, słuchajcie, z zagranicy, więc też jeżeli tak jak ja mieszkacie poza Polską, to możecie się z nimi skontaktować i też Wam pomogą. Ceny mają bardzo fajne, dlatego że odnowienie tej torebki kosztowało, zdaje się, 1000 zł. Więc uważam, że jak na to, że dali drugie życie torebce Chanel, jest to adekwatna cena. No i tak jak mówię, jest w tym też przesyłka, odbiór. I też pamiętajcie, że oni specjalizują się w renowacji rzeczy luksusowych. Robią też dowolną personalizację, więc naprawdę warto tam do nich zaglądać. I słuchajcie, konkurs, który mam dla Was, to jest coś, o co poprosiłam markę Szuszu, bo chciałam też Wam podziękować za to, że jesteście ze mną, że mnie oglądacie już od tylu lat. I tak jak powiedziałam, nie mam z nimi współpracy, natomiast po rozmowie i po negocjacjach zaproponowali mi, że dla moich dwóch widzek mogą taką renowację przeprowadzić, czy to butów, czy to torebki, i będzie to renowacja 50% tańsza, czyli no dużo, dużo tańsza niż to jest zazwyczaj. I dlatego, jeżeli macie ochotę wziąć udział w tym konkursie, to słuchajcie, piszcie w komentarzach pod filmem, że chcecie wziąć udział w konkursie. Bardzo mile widziane, żebyście też napisały, co chcecie odnowić, czy może z tą rzeczą jest związana jakaś historia. Tak jak ja, no wiele, wiele lat temu pojechałam do Paryża i przyjechałam z tą torebką. Może macie jakąś bardziej romantyczną historię, może jakąś szaloną. Także piszcie w komentarzach i spośród Was wybiorę dwie osoby, które będą mogły sobie torebkę bądź buty odnowić, a jeszcze pokażę Wam, jak ona leży, słuchajcie, na mnie. No i tę torebkę, oczywiście, jak każdą torebkę, można nosić zwyczajnie na ramieniu, wtedy ona wygląda w ten sposób, natomiast ja najbardziej lubię nosić ją crossbody, bo jest to najwygodniejsze i też według mnie najlepiej wygląda.
I tak to się wtedy prezentuje, więc no coś pięknego. Też rozmiar tej torebki jest świetny i nie ukrywam, że korzysta mi się z niej wygodniej niż z mojego małego boja. Po prostu jest dużo większa, jest też lżejsza, łańcuszek ma lżejszy, no i też ten kolor granatowy idealnie nadaje się na co dzień do właśnie takich casualowych stylizacji. Wygląda to przepięknie. Otwiera się też bardzo wygodnie. Tutaj ma tam taki klasyczny zamek Chanel. Cyk, cyk, raz, dwa. Też łatwo jest tutaj wtrafić znowu, żeby to zamknąć. I wiecie, też możecie na przykład, jeżeli macie jakąś torebkę nawet w dobrym stanie, ale chcecie na przykład zmienić jej kolor, to też to wchodzi w grę. No tak jak mówię, ta torebka miała zupełnie inny kolor na początku, a teraz jest ciemno-granatowa, więc no ja jak mama mi pokazała tę torebkę, naprawdę byłam mega wzruszona, bo no drugie życie dostała i mam po prostu nową, starą torebkę Chanel, więc dajcie znać, co sądzicie o tej przemianie. A też, jeszcze korzystając z okazji, chciałam Wam pokazać, bo przewijał się ostatnio w filmach, Instagramie, a nie pokazywałam Wam wcześniej, że kupiłam sobie nowy case, jako że mam nowy telefon, więc też musiał być nowy case. I tym razem nie kupiłam w Ideal of Sweden, w mojej ulubionej case'owej marce, tylko kupiłam w nowej marce, która mi migała na Instagramie, bardzo mocno się reklamowała, a mianowicie jest to marka Burga. Nie wiem, czy tutaj będzie widać. No troszkę widać. I słuchajcie, jestem zadowolona z tego case'a, wygląda fajnie, natomiast moje zastrzeżenie jedno jest takie, że na stronie zdjęcie było takie, że ja myślałam, że te gwiazdki będą złote, a niestety złote nie są, tylko są takie właśnie takie dziwne. Nie wiem, czy to będzie w filmie widać, mam nadzieję, że tak. No w każdym razie wielka szkoda, bo miałam ochotę na złote gwiazdki, a tutaj one wyglądają tak trochę dziwnie i wydaje mi się, jestem pewna, że ten case, mimo że kosztował tyle co, a może nawet więcej niż te case'y z Ideal of Sweden, to jednak nie jest to ta sama jakość. Jest porządny, jest fajny, dobrze leży w ręce, natomiast nie jest to ta sama jakość co Ideal of Sweden, a przyszedł też pięknie zapakowany, miał swój futerał. O, taki o przyszedł, więc myślałam sobie onfi fonfi, co to będzie. Natomiast no jest plastikowy, zwykły case, jednak te z Ideal of Sweden są nieco fajniejsze. Kupiłam sobie też po raz pierwszy w życiu, tak na wszelki wypadek, taką szybkę ochronną, jeszcze jej nie nakleiłam, ale właśnie kupiłam szybkę ochronną do mojego telefonu na wypadek, gdyby miał się zbić, gdyby coś się miało z nim stać, żeby mi tamto szkło nie popękało, także też będę to testować i będę dawała znać, jak to działa. Naszła mnie właśnie ochota na coś słodkiego, nie mam niczego słodkiego w domu celowo, więc szykuję sobie właśnie koktajl. I żeby miał trochę słodyczy. Na razie jest tutaj samo kiwi, ale dorzucam jeszcze daktyle. Raz, dwa. O, gdzieś migdałki mi się zapodziały. Dodam sobie kilka migdałów, bo jeszcze dzisiaj orzechów nie jadłam, a staram się jeść sumiennie, codziennie. Najchętniej jem migdały i orzechy włoskie. Orzechy włoskie są mega zdrowe. Taką garść orzechów przydałoby się codziennie jeść. I co by tu jeszcze? Może żurawinę sobie dorzucę. No, żurawinki troszkę. Coś nie mam inspiracji. I zmieszam sobie to z kefirem. Też nie za dużo.
i lubię sobie wrzucać, bo przy okazji współpracy, którą miałam jakiś czas temu, Natural Mojo przysłało mi taki puder, Revitalization Powder, i tutaj jest aronia, jagody acai i moringa, i bardzo jest to pyszne w tych koktajlach, dodaje takiej fajnej słodyczy, więc sobie też ostatnio dorzucam, bardzo mi to smakuje. I to ma witaminę C, B12, także to jest jedna z takich fajniejszych rzeczy, jakie oni mają u siebie, więc sobie z tego korzystam. Czasem też sobie wrzucam do tych moich koktajli ich fit cookie, no to jest wtedy już rozpusta. Znaczy naprawdę korzystam z tego blendera codziennie. Przypominam, jeżeli macie ochotę, to macie też kod mój zniżkowy 15%. Przepyszne. Tym sobie następuje słodycza na słodzie. To jest trochę kaloryczne. Jedzenie takich koktajli z tyloma składnikami. To się poleca przede wszystkim na śniadanie, żeby to później też wszystko ładnie spalić. Natomiast ja sobie to jem ostatnio jako deser, bo nie mogę się powstrzymać. Jest godzina za 15:18. Ja właśnie skończyłam moją pracę, więc przerzucam się z mojego firmowego laptopa. Na mojego laptopa prywatnego. Bo po pracy zabieram się za YouTube'a. Muszę zmontować film, co zajmie mi dobrych kilka godzin. Różnie mi to zajmuje, w zależności od tego, jak skomplikowany jest film, jak jest to vlog, gdzie jest dużo różnych miejsc, dużo się dzieje. No to tak z 16 godzin nawet mi schodzi. Może to dużo, może to mało, nie wiem. Pewnie większość ludzi powie, że dużo. No ale to zależy, bo właśnie muszę najpierw zgrać z telefonu pliki, potem z aparatu, potem muszę to poszeregować, pociąć, pozmieniać kolory, popracować nad dźwiękiem, więc no trochę to zajmuje. Jak w tak, no tak najszybciej montowanie filmu, to myślę, że to jest taki jeden dzień co najmniej. No i co? I jeszcze muszę też podpisywać na maile, bo ja zajmuję się moimi współpracami. Więc muszę podpisywać markom, muszę powyceniać różne współprace, muszę powystawiać faktury, więc no sporo tego, także jeżeli chcecie mieć pracę na etat i pracę influencerską, to liczcie się z tym, że będziecie przed kompem pół waszego życia. No ja myślę, że tak dziennie przed komputerem siedzę no co najmniej tak z 12 godzin, myślę, że często dłużej. Plus też z reguły pracuję w weekendy, no tak co najmniej jeden dzień, sobota albo niedziela pracuję, albo ewentualnie dzielę sobie, że pracuję pół soboty, pół niedzieli, żeby w drugiej połowie dnia coś tam jednak innego porobić. Więc no, fajna praca, ale jest tego bardzo dużo, więc pewnie posiedzę sobie dzisiaj do bardzo późnego wieczora. Oczy suche od siedzenia przed kompem, więc zakraplam sobie, słuchajcie, czasem tak nawet raz na godzinę, bo już ostatnio miałam tak czerwone oczy, że Także polecam kropelki i regularne nawadnianie oka. Jest godzina 22:14.
Także przed kompem byłam dzisiaj 13 godzin. Zmęczona, ale szczęśliwa, bo film zmontowany, także zobaczycie go niebawem, a ja tymczasem żegnam się z Wami i do zobaczenia następnym razem.